tvpodkarpacie.pl. W ramach 36. sesji Rady Powiatu Sanockiego radni chętnie zabierali głos w punkcie interpelacje i zapytania. Mówiono o ważnych dla mieszkańców powiatu sprawach. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. Kontynuujemy porządek sesji, punkt 16, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Proszę, pan radny Bogdan Struś. Panie starosto, chciałem zapytać o taką rzecz. Pomagamy temu stowarzyszeniu Świetlik w uruchomieniu tego WTZ-u w szkole na Jagiellońskiej. Tam mamy również program, który związany z termomodernizacją i zastanawiam się, czy wprowadzenie tej instytucji WTZ-u nie będzie kolidowało z trwałością projektu związanego ze środkami na termomodernizację. Dziękuję. Proszę bardzo, czy pan starosta będzie odpowiadał? Ta placówka WTZ-y nie są jedyną naszą lokalizacją tam w tym momencie, bo mamy już jedną działającą związaną ze światem, ale administracją oświatową, jak i również planowanie przeniesienia jeszcze jednej placówki. Niemniej to samo będziemy sprawdzać, jesteśmy w stałym kontakcie również z instytucją, którą pan wymienił, odpowiedzialną za termomodernizację. I jeżeli dowiemy się coś konkretniejszego, to wyjaśnimy. Bo rozumie pan, ja nie mam wątpliwości co do tych innych instytucji oświatowych, które są tam umieszczone, bo pewnie to na pewno nie koliduje, tylko tutaj jest jak gdyby instytucja, która nie jest instytucją powiatową. I stąd taka myślałem. Ta instytucja nie jest instytucją powiatową, ale z drugiej strony my na tym etapie nie pobieramy od tych, którzy tam weszli, tak jak od WTZ-ów, żadnej opłaty za nic. Zostali. A możemy nawet z racji tego brać, ale za samą tą wydzierżawienie. Myśmy nie wzięli nic za luty, tym bardziej, że ta instytucja po sprawdzeniu tego, co się dzieje w Urzędzie Miasta, daje też pewien sygnał, że być może ktoś znajdzie lepsze warunki niż u nas. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto się zgłasza? Pan starosta Niżnik, pan radny Niżnik, proszę. Panie starosto, ja mam pytanie, które na dzielnicy, na której mieszkam w dzielnicy Śródmieście, rozpala coraz większe i coraz bardziej gorące dyskusje na temat progi, która się rozprzestrzenia, ponieważ sąsiedzi, mieszkańcy pytali mnie o powiatowy zarząd dróg, że ponoć jest planowane przeniesienie go do Bursy. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie, do tej pory mieszkały tam dzieci
członkowie zarządu. To jest pewna różnica. To jest normalnie de facto, gdyby to był urząd marszałkowski, to byliby tytułowani zastępcami starosty u nas. Starosty inna funkcja. Następna sprawa, oni pojechali, niemniej ja byłem w stałym kontakcie telefonicznym z osobami, do których wjechano, które miały to składać. Byłem doskonale rozeznany w tej sytuacji. I na ten temat, kto pojechał, czy to było skuteczne, będziemy może rozmawiać dopiero po co, czy coś wyjeździ. No na tym etapie, że pojechali, nic, to może by jeszcze można było dyskutować, ale jak pojechali cokolwiek wspólnie, no to wtedy w całkiem innej sytuacji. Ta dyskusja jest bez. Natomiast jeśli chodzi o bloki operacyjne, myśmy rzeczywiście w pewnym okresie, ale to był rok 2015, bo 2014 to nie kojarzę, podjęli rozmowy ze szpitalami, czterema rzeczywiście, doszliśmy do pewnego porozumienia. Okazało się, że te cztery szpitale razem jednak nie są w stanie złożyć wniosku, choćby nawet z przyczyn proceduralnych. Po tym, co próbuje się w tym momencie, bo sprawa nie jest zamknięta, robi się, hierarchizuje się specjalistycznie, rozpisuje szpitale, jesteśmy na trzecim stopniu, czyli tylko oprócz Mielca mamy tylko dwa tego typu szpitale. Dodatkowo weszły dodatkowe ograniczenia, z którymi niektórymi szpitalami nie mogliśmy wtedy wejść do końca w porozumienie, bo wymagana była zgoda w projekcie budowlanym, pozwolenie budowlane. My byliśmy w szczęśliwej sytuacji, że to już istniało, niektórzy nie są w stanie wyrobić, przygotować się do takiej dokumentacji po dwa miesiącami, a ta decyzja była w ostatniej chwili przez składanie wniosków również złożona. I to jak gdyby jedno z drugim funkcjonuje. Natomiast dlaczego blok operacyjny? Ja tak nie powiedziałem dokładnie w tamtym sprawozdaniu, ale to w tym momencie nie przeszkadza w naszej dostałości. My kiedyś chcieliśmy to złożyć, natomiast wybraliśmy. Hierarchia wartości jest taka, że w ogóle nawet szpitala oddziału laryngologicznego szpital by istniał, ale bez bloku operacyjnego szpital by nie istniał. Natomiast dyrektor, proszę już zdążył przedstawić przynajmniej u nas na zarządzie, że widzi taką koncepcję nowej lokalizacji szpitala laryngologicznego w nowym szpitalu, w pomieszczeniach, które częściowo się zwolnią z bloku operacyjnego i jeszcze dodatkowo zrobienie pomieszczenia, że na pewno trafi do lepszych warunków. I jeżeli my się staramy o kwotę jakąś tam być może większą od tych 2 milionów, które dostaliśmy w tamtym roku, to też jest obrazem inwestycji, które nas czekają. My tylko chcemy, żeby to się udało, bo to w tym momencie rozwiązuje na dziesiątki lat problemy szpitala Sanockiego. Natomiast jeśli chodzi o PZD, no to sytuacja jest dla mnie absurdalna. My decyzji nie podjęli na dzień dzisiejszy żadnej. Ta rzeczywiście propozycja jest rozważana również w duchówce szkolnej, ale chciałem zwrócić uwagę, że PZD w tym budynku, w którym oni urzędują, to jest dyrektor, specjalni pracownicy na urzędniczych stanowiskach dotyczących mostów, dróg, którzy projektują, oceniają, natomiast nie brygady wyjazdowej. Tamte pomieszczenia na Olchowcach, które są w postaci hali, placu składowego, pozostają dalej. Dlatego nikt nie chce ruszać. My się zastanawiamy tylko, czy nie lepiej skomasować pracowników tam, zdrowych, żeby tutaj tylko wykonywali tą swoją pracę, którą oni tam gdzieś wykonują w jakimś dworku obok w tych terenach, na którym de facto w okresie, kiedy pracownicy i umysłowi i ci brygady remontowe wychodzą, nigdy prowadzi tam żadnego nadzoru. To te warsztaty tak samo są nieobsadzone w żaden sposób i garaże, czy będą tutaj dyrektor siedział, czy tam do godziny 15. To tam było czym innym. Ja panie starosto podkreśliłem, że to są plotki, dlatego to pytałem. I to podkreśliłem, że takie plotki rozgrzewają dyskusję. Przepraszam, ale jeszcze starosto, że się rozpędziły w odpowiedzi, nie powinniśmy spotkanie zajmować. Ja myślę, że warto, bo jeżeli społeczeństwo jest niedoinformowane i takie niepokojące informacje, szczególnie mające wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa na tej ulicy, a jestem
dowiedzieć, nie wiem, dyrektor już, o czym ja też wiem, podjął próbę nawiązania kontaktu. Nie gdzieś daleko w Polsce, tylko z innymi podatami, którzy by przyjęły ten sprzęt. Nawet padło jedno określenie, ale jeszcze powiem, że może być mało precyzyjne, że kontakty dalej trwają między dyrektorem i może nie wyda się znaczny szpital, który mu chce dać do końca jeszcze potwierdzenia, że wszystko chce przyjąć. Ale jest to też szpital, który mi graniczy. A propos tego porównania pana radnego Niżnika, ja bym chciał inne porównanie przytoczyć. W dyplomacji powszechnie praktykowane jest, że zanim najwyższe czynniki cokolwiek postawią, gdziekolwiek jaki podpis, to wymaga to szeregu uzgodnień, załatwień wcześniejszych, kontaktów, konsultacji i myślę, że to byłoby bardziej adekwatne, aniżeli to wcześniejsze, ale nie chcę rozwijać tego tematu. Proszę bardzo. Pan radny chyba Gankiewicz się wcześniej jeszcze zgłaszał. Szanowni Państwo, mam pytanie do Pana Starosty. Panie Starosto, chciałem zapytać, czy Zarząd Powiatu i Dyrekcja Szpitala ma wolę i podejmuje jakieś działania w kwestii dyżurów pediatrycznych, weekendowych dyżurów pediatrycznych, które chwilowo funkcjonowały w naszym szpitalu? I jeżeli jest wola i są podjęte jakieś działania, to jeżeli mógłby Pan Starosta to przybliżyć. I jeszcze drugie takie pytanie, które przyszło mi na myśl w kontekście tych dokumentów, które były wymieniane w gminie Zarzyn. Może warto by się było rzeczywiście zastanowić w kontekście kiepskiej sytuacji finansowej naszego powiatu i na przyszłość rzeczywiście można by było z góry uprzedzić gminy, prawda, żeby przy analizie ewentualnych zmian administracyjnych brały taki czynnik pod uwagę, jak uczestniczenie po połowie, że tak powiem, z powiatem w tych utraconych kosztach. Tutaj to tak pod rozwagę też korzyści, uczynionych straconych korzyści. Dziękuję. Dziękuję. Okay. Proszę Panie Starosto. Proszę Pana, obsługa pediatryczna, oddział taki interwencyjny, on był jako eksperyment. Było sprawdzenie tego, co powinno w najbliższym czasie zacząć działać. Lekarze byli zadowoleni, pacjenci również. De facto przyjęliśmy w stosunku do dzieci prawie 100% tego, co powinno być robione w POZ-ach, na przykład u nas na Jana Pawła. Wszyscy już tam od razu jechali. Myśmy to jako pilotażowo. W najbliższym okresie czasu czekają nas zmiany prawne, które nam ułatwią to i umożliwią, bo jest duża szansa na to, że wszystkie szpitale dostaną opiekę nocną i świąteczną z mocy prawa do przeprowadzenia i tak wtedy tamci pacjenci będą trafiać do samego szpitala na SOR i wtedy również tam w tym dyżurach będą brać udział pediatrzy, którzy będą zajmować się tylko dziećmi. To jest, traktujemy eksperyment i chwila przerwy po prostu jest, bo też żeśmy musieli zbadać, żeby potem rozpatrzyć prawnie, żeby potem wystąpić o jakieś konkretniejsze już rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o to samo, co mówiłem, oczywiście my moglibyśmy się nie zgodzić na żadne z tych rozwiązań i nie wziąć na siebie wymianę dokumentacji. Ja mówię, że to było tak, że to się pojawił, już nie będę powtarzał skąd, nagle był zaakceptowany, przyjęty, bo też samo to pytałem, czy traktować jako ogólne. I ten wniosek, który w tym momencie Pan poddaje, my możemy na najbliższym czasie, nie mówiąc o dzisiejszej sesji, która jest przegłosowana, wrócić. Jeżeli Państwo znajdą większość w Radzie i powiecie, że 11 głosów osób będzie za tym, żeby po 100% płacić, proszę bardzo, będziemy realizować. Dziękuję. Pan chciał dopytać coś jeszcze, tak? Tak, no ja myślę, że tutaj 100% to może nie, ale tak pół na pół, jak tutaj zaproponowała Komisja Budżetowa. Ale ja nie proponowałem tego Panu, ja tylko się powiedziało, że każdy wybór jest dopuszczalny. Oczywiście. No. Dziękuję. Pan Radny Bogdan Struś, proszę bardzo. Pan się zgłaszał, prawda? Tak, tak. Dziękuję bardzo, aczkolwiek kolega Gankiewicz, że tak powiem, uprzedził pytania dotyczące tej opieki pediatrycznej, a równocześnie Pan Starosta wyjaśniał, jeżeli chodzi o opiekę nocną, świąteczną i nocną, że te przepisy prawa mają się zmienić na tyle, że faktycznie niejako obligatoryjnie szpital otrzyma uprawnienia, że tak powiem, prowadzenia tejże opieki świątecznej i nocnej. Z tym, że Panie Starosto, z informacji, które takimi były obiegowymi, nie chciałbym powiedzieć plotkami, bo one nie były plotki, słyszeliśmy, że szpital sanocki
na etapie badania tej referencyjności przyszłej szpitali uzyskał wyższą punktację niż szpital krośnieński. I to dawało takie poczucie prawie że pewności, że tą referencyjność szpitala utrzymamy. Ale również dochodzą nas informacje, szczególnie z tych politycznych środowisk krośnieńskich, że to się zmienia, że interwencje właśnie takie typu posłów, typu samorządowców krośnieńskich na tyle są skuteczne, że to się zmienia i że przekształcenie czy otrzymanie tej referencyjności dla naszego szpitala no jest problematyczne. Wiemy też, przynajmniej tak się mówi w środowiskach związanych z medycyną, że jeżeli szpital nie otrzyma określonego poziomu referencyjności, to automatycznie w ślad za tym idą znacznie mniejsze środki finansowe, a tym samym no, następuje degradacja szpitala. I my jesteśmy w takiej sytuacji, bo z jednej strony niewątpliwie mamy bardzo dobry szpital. Mamy szpital wyposażony przede wszystkim dobrze, wręcz powiedziałbym na tle szpitali województwa podkarpackiego. To jest jeden z pierwszych szpitali powiatowych, który w taki sposób jest wyposażony. Oczywiście z kadrą pewnie mamy trochę większe czy mniejsze problemy, ale porównywalne do innych szpitali. I teraz konkludując. Faktycznie jeżeli nasz szpital nie otrzyma tego stopnia referencyjności odpowiadającego dla potencjału szpitala, to może nastąpić pewna degradacja. I chciałbym zapytać, czy tutaj panowie zarząd, dyrekcja szpitala, czy to środowisko coś w tej materii, jakieś działania podejmuje i czy są jakieś przesłanki, które by pozwoliły wierzyć w to, czy pozytywnie myśleć o tej przyszłej reorganizacji szpitali i tych poziomów referencyjnych. Proszę Państwa, my nad siatką, nad referencjami, nad siecią szpitali rozmawiamy już któryś rok z kolei. Zgadza się, że ten rok jest takim rokiem, w którym nastąpiło znaczne przyspieszenie i jest próba podejmowania konkretnych decyzji. Myśmy czekali już na tą siatkę, na ten podział pod referencyjnością, czy na określenie tego jakkolwiek, na stopnie specjalizacji szpitalnej. I po raz pierwszy praktycznie dostaliśmy już w tym momencie informację, która jeszcze nie jest oficjalna, ale już była dyskutowana nawet na szczeblu rządowym i wynika z tego, co zresztą rozmawiałem z nami moje wodą, nasz szpital Sanocki obok szpitala Mieleckiego, jeśli chodzi o preferencje, o których pan tak to określił, to trzecia grupa, najwyższa ze szpitali powiatowych dla tych dwóch stałych województwie. Wynika to z tego, że wszystkie szpitale powiatowe muszą spełniać te cztery podstawowe, na czterech podstawowych oddziałach, tak myślałem to. U nas oddziały i pododdziały, które są de facto liczone jako oddziały, to dzisiaj bez ginekologii liczyliśmy 11. To nas od razu dwie klasy wyżej. Nie porównuje się to w żaden sposób z Krosne, bo Krosne jest szpitalem wojewódzkim prowadzonym przez marszałka, tam 20 milionów z funduszy marszałkowskich może być dołożone do jednego szpitala. Udział w konkursach, które są również z FPO organizowane, czyli przez urząd marszałkowski, to jest ostatnia kwota, o której mówimy o grupach operacyjnych, była podzielona praktycznie pół na pół. Pół pozakonkursowo wziął urząd marszałkowski, rozdzielił nam po swoich szpitalach wojewódzkich tych czterech, a drugi pół do konkursu. I była dyskusja, czy również szpitale wojewódzkie nie będą chciały gro z tych środków dodatkowych, konkursowych też jeszcze nie wziąć, a zamiast zostawić się z szpitalem powiatowym. Całkiem inna sprawa jest nieporównywana dla szpitala naszego Sanockiego. Proszę bardzo, bez mikrofonu z mojej strony. Panie starosto, jak wcześniej wspominałem o blokach operacyjnych i o wspólnym projekcie, to nie miałem na myśli, jak pan mówił, rozmowy, które toczone były w 2015 roku na poziomie czterech powiatowych szpitali, tylko o projekcie, który w 2014 roku walczył o miano priorytetowego projektu wspólnego.
wtedy były takie działania. Tutaj moje było pytanie, dlaczego wypadliśmy z tego programu, z którym byliśmy wspólnie z marszałkiem, mieliśmy tą kwotę gwarantowaną, bo teraz, tak jak pan słusznie zauważył, będziemy musieli ubiegać się w konkursach. Konkurencja będzie znacznie większa niż w przypadku podziału z klucza tak zwanego. I tu jest ten problem, że możemy tych środków nie otrzymać. Także to jest duże zagrożenie. Mam jeszcze takie jedno pytanie, bo dzisiaj zmieniliśmy sieć szkół. Czy mógłby pan powiedzieć ewentualnie, jak będzie wyglądał podział oddziałów w poszczególnych szkołach i jak będzie wyglądał nabór na wrzesień, ten majowy czy czerwcowy w tych szkołach? Sieć szkół nie dotyczy określenia ilości klas, to są tylko szkoły, które będą prowadzone, które będą istnieć, a tym będziemy się zajmować wtedy, kiedy przyjdzie do projektów organizacyjnych, jak co roku, czas dopiero w maju, podjęcie decyzji, ile oddziałów będzie przyznanych, jak liczne te oddziały, wszystkie te decyzje, które co roku zarząd podejmuje. A my tylko określamy, zresztą już w tym roku drugi raz określamy, bo raz żeśmy już aktualizowali. Po każdej zmianie, na przykład przeniesieniu szkoły, tą sieć mamy obowiązek zgłosić. Teraz opieramy się troszkę inne założenia wymagane ustawą, ale niemniej tylko w tym samym zakresie. No okej, ale pytałem, czy może już ma pan jakieś wyobrażenie, czy zarząd ma jakieś wyobrażenie tego naboru, jak to będzie wyglądał? Wiemy troszkę, proszę pana, bo... Czy możecie się państwo podzielić tą wiedzą? My cały czas na bieżąco śledzimy informacje, które są ogólnie dostępne. Jeśli nie, to my w najbliższym czasie przy tych projektach udostępnimy również państwu. Jest następny rok, w którym mniej dzieci przychodzi do szkoły, bo każdy rocznik jest troszkę uboższy. Może nie będzie tak gwałtownego skoku jak lata poprzednie, ale na pewno mniej. I tutaj również będziemy musieli prowadzić bardziej szczegółowe rozmowy z każdym z dyrektorów, żeby określili swoje miejsce, swoje potrzeby, swoje kierunki, bo to będzie równoznaczne z przebranżowieniem docelowym. Zresztą tak jak tutaj wspomniałem i z polityką docelową, żeby na przykład tworzyć międzypowiatowe niektóre oddziały branżowe, bo nie będzie w stanie jeden powiat zapewnić na przykład jednej klasy, a potem nie wiadomo, gdzie ci ludzie wędrują, bo chcą coś... Uczyć się tego, co przy internacie i trzech klasach, trzech powiatów jest spokojnie taka klasa utworzona w dłuższej perspektywie również. Dziękuję. Pan radny Jawor, proszę. Wysoka Rado, chciałbym zadać pytanie panu staroście i tutaj zarządowi. Jakie działania już podjęto, ewentualnie jakie działania zarząd planuje podjąć w związku z otrzymaną informacją z ARiWR o zaprzestaniu świadczenia usług komunikacyjnych na terenie powiatu sanockiego, które będą zakończone z dniem 30 czerwca, a szczególnie no, jakie działania dotyczą się tej części gminy, znaczy powiatu, gmin najbardziej oddalonych praktycznie tutaj od Sanoka. Dziękuję. Na spotkaniu z dyrektorem ARiWR i z główną księgową posiedzieliśmy chwilę, powiedzieliśmy się wiele różnych aspektów, okoliczności tego, co robią. Jest to firma, która ma kapitał prywatny. Oni mają w określeniu swoim do wykonania to, to i to, ale w momencie, kiedy jest dla nich opłacalne. Natomiast nie sam powiat sanocki jako jednostka, jako my, tylko gminy w pierwszej kolejności będą mieć problem ze skomunikowaniem mieszkańców na swoim terenie. Niektóre zadania należą tylko do terenu, do zadań samorządów tych lokalnych gmin, na przykład dowóz młodzieży szkolnej w ramach no, u siebie wymiany, na przykład tworzenia zespołów czy klas niepełnych. A my z kolei, naszym głównym zadaniem jest koordynacja nasze. Dwa razy przesuwane było, ale 2018 rok ma być rokiem, gdzie wchodzi koncesjonowanie. Tylko znowu jest tyle niedomówień, bo koncesja już miała raz wejść i w tym momencie dzisiaj jeszcze czytałem pismo wyjaśniające, że wiele organizacji transportowych chce skorzystać z tych samych przywilejów, z których korzysta ten, który będzie miał koncesję. Czyli na przykład, bo była taka propozycja, z ulg korzystają tylko ci, co koncesję mają, a teraz się okazuje, że wszyscy korzystać chcą z tych ulg wszelkiego typu. To jeżeli nie będzie koncesjonowania, bo ten nikt o koncesję do nas nie wystąpi, to bez koncesji każdy będzie prowadził to, co uważa, bez zgody. Będzie brał ulgi, będzie jeździł kiedy chce, wystarczy, że tylko zgłosi chęć, tak było dotychczas. Mimo, że będzie koncesja, nikt się nie zgłosi do konkursu, wszystko jest spuszczone całkiem na wolny rynek, tak jak obecnie. A my nie mamy żadnego wpływu na to, jak wymusić. Ja dzisiaj rozmawiałem z wójtem, specjalnie na ten temat też żeśmy rozmawiali. Doszliśmy z naczelnikiem wydziału również, że doszliśmy do zrozumienia, że trzeba coś zrobić, żeby był dobrze, ale tylko tyle pozwoli nam prawo.
A my ani nikogo nie przymusimy do zmiany, do zmieniania zakresu. Arriva była może takim jednym z mniej licznych, którzy decydował się na te małe przewozy, że kilka osób jechał gdzieś, powiedzmy, do gminy Komańcza, zabrać jakieś tam miejscowości. Bo większe uciekły z tego obszaru do Rzeszowa na przykład, tylko będą wozić busem co pół godziny praktyczny odjazd. A natomiast jak to się poukłada tutaj na naszym terenie, kto będzie chciał zastąpić Arrivę? My w tym momencie nie jesteśmy w stanie jeszcze określić. Bo do koncesji będzie ogłoszony konkurs, ale to znowu jest początek roku 2018 i taka luka się pewna będzie tworzyć, tylko że my nie mamy żadnej gwarancji, że nikt nie podejmie koncesji w 2018 i znowu będzie mieć to samo, co mamy do dzisiaj. Jurek Zuba ma na to pomysł. No nie będzie to ten rynek usług transportu publicznego jest dosyć mobilny i to już zauważyliśmy w poprzednich latach i tutaj w zasadzie chyba nie ma co się spodziewać jakiejś dłuższej luki, bo przez prywatnych przewoźników na pewno zostanie tutaj uzupełniony czy zastąpiony. Pewnie Państwo wiecie, że w wielu powiatach Polski, to tych bardzo blisko zbliżonych do aglomeracji, w ogóle nie ma publicznego transportu zorganizowanego przez takie podmioty, które kiedyś były kontynuatorami PKS-u, tylko już zostało to przejęte przez podmioty prywatne. Większe, mniejsze, to oczywiście to jest różne. No ten problem dotyczy czterech powiatów, z tego co słyszeliśmy, z doniesień prasowych, tak? Pyszczanskiego, Leskiego, Sanockiego i Brzozowskiego, że na tym terenie, prawda? No i na swój majątek ogłosiła, że częściowo, że sprzedaje, także kiedyś powiat krośnieński kupił dawny PKS i też chyba nadział się na różnego rodzaju problemy i kłopoty związane z organizacją tego, prawda? Na to trzeba mieć pieniądze. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Pan Kazimierz Mikołański, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem złożyć taki wniosek do Pana Starosty, do Zarządu. A propos tej wcześniejszej dyskusji dotyczącej już naborów do szkół, żeby po prostu poinformować nas, jak Państwo wypracujecie koncepcję związaną z tym, jak będą wyglądać nabory, ile poszczególne szkoły będą mogły przyjąć i ile oddziałów, żebyście nas poinformowali. Powiem szczerze, że żenująca w tamtym roku była sytuacja, gdzie dowiedzieliśmy się o tym, że takie, powiedzmy, bardzo ostra konfrontacja nastąpiła. Dowiedzieliśmy się na sesji. Myślę, że jako radni powinniśmy być troszkę wcześniej poinformowani. Prosiłbym, żeby w momencie, jak powstanie koncepcja i ona już będzie jakby w miarę pewna, aby nam podać jeszcze do wiadomości, ewentualnie jeszcze do rozmowy i do dyskusji. Panie radny, pan przeszedł już do punktu kolejnego, ale darujmy to sobie. Jesteśmy jeszcze w zapytaniach i interpelacjach. Wnioski będą za chwilę. Proszę bardzo, pan starosta chciałby w tym momencie. Bo ja się w zupełności muszę tutaj zgodzić z tym, że będziemy mogli chyba wcześniej troszkę udostępnić, ale to potem jest taki natłok wydarzeń jedna na drugą. Natomiast mówienie o tym, że to było tutaj jakąś kontrowersją wielką, my się tego działania też nie boimy, bo pokazuje to, że ten kierunek, któryśmy przyjęli, był jak najbardziej słuszny, bo próba pod moją już nieobecność odtworzenia na przykład w jednym z liceum jeszcze jednej klasy też nie zdała egzaminu, bo się nie dało nawet tej klasy otworzyć, bo nie znalazły się dzieci nawet na tą klasę. Także tutaj jest taki problem, który wymusza na nas pewne rozwiązania, a już znalezienie oszczędności, zmniejszenie ilości oddziałów z tego wynikających jest naprawdę bardzo trudną sytuacją i my spróbujemy Was również poprosić jako komisję do dyskusji na pewnym etapie. Dziękuję. Znaczy ja myślę, jeszcze jedno pytanie? No chciałem ad vocem. Myślę, że generalnie jak najwięcej na temat tego, w którym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój oświaty, idziemy, powinniśmy rozmawiać i dyskutować. TV Podkarpacie.pl